Jacek Mogę Państwu tak troszkę poprzestawiać, żeby było bardziej na środku? Szanowni Państwo, pierwsza kadencja rządów Zjednoczonej Prawicy to jest czas rekordowego w skali Unii Europejskiej tempa wzrostu polskiej gospodarki. To jest czas rekordowo niskiego bezrobocia, rekordowo niskiego deficytu budżetowego, a równocześnie czas rekordowo szerokich w Europie programów społecznych na czele z programem Rodzina 500+. Te wszystkie sukcesy były możliwe w dużej mierze dzięki harmonijnej współpracy rządu Zjednoczonej Prawicy z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, przed jak trudnymi wyzwaniami stoi dzisiaj Polska, która wraz z całym światem dotknięta jest pandemią oraz skutkami gospodarczymi, często dewastującymi, niszczącymi miejsca pracy, niszczącymi polskie firmy. Dlatego tak ważne jest, aby najbliższe lata to również był czas dobrej, harmonijnej współpracy rządu Zjednoczonej Prawicy. Przypomnę, że Polacy w ubiegłym roku dali nam mandat do rządzenia, tym samym i odpowiedzialność za rządy do roku 2023, a prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście jesteśmy gotowi współpracować z każdym prezydentem, zdajemy się na demokratyczny werdykt Polaków, ale bez wątpienia Polska poradzi sobie z kryzysem gospodarczym i z pandemią o wiele lepiej, jeżeli stery rządów w państwie będą w rękach jednego obozu. Stąd moja dzisiejsza wizyta na Dolnym Śląsku, stąd seria spotkań, podczas których przekonuję nie tylko działaczy, sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, całej Zjednoczonej Prawicy Porozumienia do głosowania i do zaangażowania się w kampanię pana prezydenta Dudy. To jest także czas, kiedy rozstrzygają się decyzje tych, którzy do tej pory nie zdecydowali, kogo chcą poprzeć. Chcemy przekonać każdego mieszkańca Legnicy, każdego mieszkańca Dolnego Śląska do tego, że warto oddać głos na pana prezydenta Dudę. Świetnym przykładem tego, co w jaki sposób pan prezydent inspiruje działania rządowe, jest ogłoszony w sobotę przez Andrzeja Dudę plan inwestycji samorządowych. Wiemy doskonale, pan starosta najlepiej, jak dotkliwie kryzys gospodarczy odbija się na budżetach samorządów. Ale wiemy też świetnie, że reforma samorządowa to jest jedna z tych reform, które po 1989 roku przyniosły świetne efekty i w związku z tym inwestycje samorządowe mogą być dźwignią ponownego dynamicznego rozwoju gospodarczego. To jest tym ważniejsze, że inwestycje samorządowe trafiają do lokalnych firm, do tych małych, średnich firm, które są w polskich rękach. Chcemy, aby na inwestycje samorządowe przeznaczyć w najbliższych latach kwotę około 10 miliardów złotych. Mamy wszyscy gwarancję, że te 10 miliardów będzie wydawane na takie cele, które dany samorząd uzna za najważniejsze. Na budowę żłobka, na budowę drogi, na inwestycje w edukację czy infrastrukturę. A ważne jest, że te inwestycje nie tylko będą służyły społeczności lokalnej, ale zagwarantują także utrzymanie miejsc w tych małych i średnich polskich firmach. Bardzo dziękuję panu premierowi, że przyjechał do Legnicy. Jesteśmy w trakcie realizacji takiej akcji ogólnopolskiej zatytułowanej Łączy nas Polska. I szanowni państwo, parlamentarzyści, samorządowcy całej Zjednoczonej Prawicy spotykają się na konferencjach prasowych, na spotkaniach mniejszych i większych i zachęcają do głosowania na naszego wspólnego kandydata, na Andrzeja Dudę w tych wyborach. Dla nas jest to kluczowa sprawa w tej chwili, dlatego tak jak pan premier wspomniał o programie, na przykład wsparcia dla samorządów w tym trudnym okresie, to mamy wielką nadzieję, że dzięki współpracy
Zjednoczonej Prawicy i prezydenta już nowo wybranego Andrzeja Dudy będziemy mogli te zamierzenia zrealizować, a te inwestycje oprócz tego, że są oczekiwane, no to będą kolejnym kołem zamachowym dla naszej gospodarki, bo planujemy dużo inwestycji w infrastrukturę, natomiast samorządy nie zawsze i nie wszystkie są w takiej kondycji, żeby mogły je same zrealizować.